W poprzednim filmie rozwiązywaliśmy takie zadanie. No i po takich szybkich, mało skomplikowanych rachunkach doszliśmy do wniosku, że odpowiedź A jest poprawna, czyli to, to równanie, które tutaj mamy w, po, w odpowiedzi A zachodzi. A teraz próbujemy przyjrzeć się kolejnym odpowiedziom i rozstrzygnąć o ich prawdziwości. No, jak było A, to teraz jest kolejna B, czyli zajmiemy się teraz równaniem w tym punkcie B. Sprawdzimy, czy ono zachodzi. Zróbmy sobie trochę miejsca i teraz przepiszę to równanie, czyli sprawdzamy, czy argument liczby z minus z1 czy to jest równe argumentowi liczby z minus z2. No dobrze. Skorzystamy z tego, co już w poprzedniej filmie wyprowadziłem. Tutaj mamy taką liczbę z minus z1 to jest ta sama liczba, która występowała tutaj. No i tu pod modułem ja wykonałem pewne przekształcenia i doprowadziłem ją do takiej postaci, która teraz okaże się wygodna. Później tutaj dalej jeszcze przekształcałem, ale już korzystałem z tego, że moduł iloczyny to jest modułów i dzieliłem to wyrażenie. Tu jest ostatni moment, kiedy przekształcałem po prostu to wyrażenie pod modułem. No to przepiszę. Czyli zamiast tego, co tutaj jest po lewej stronie napiszę, że to jest argument liczby t razy z2 odjąć z1. To samo... Zrobię z tą liczbą po prawej stronie. Ona występowała tutaj, i ostatni moment, kiedy przekształcałem to wyrażenie pod modułem, znajduje się tutaj. Czyli tę liczbę po prawej stronie mogę zastąpić przez argument liczby 1 odjąć t razy z1 odjąć z2. Czyli to jest równe temu. A to jest równe temu. No i teraz muszę sprawdzić, czy te liczby są sobie równe. Dobrze, no żeby nie rozpraszać naszej uwagi tymi gryzmołami. Przesuniemy sobie widok. No i teraz tutaj widzimy, że po obu stronach występuje taka różnica, tylko że tutaj mamy różnicę Z2 minus Z1, a to jest różnica Z1 minus Z2. Więc ja jeszcze przekształcę to, co tu jest po prawej stronie, żeby mieć tę samą różnicę. Czyli napiszę, że to jest tak, argument. No i teraz zmienię znak obu tych czynników. Jak zmienię znak tego i zmienię znak z tego, to znak iloczynny się nie zmieni. Czyli zmienię znak tego na przeciwny, czyli napiszę, że to jest t, odjąć 1. Tutaj też zmienię znak, napiszę, że to jest z2, odjąć z1. z2, odjąć z1 to jest minus z1, odjąć z2. A t minus 1 to jest minus 1 minus t. Czyli jak zamienię znak obu tych czynników, to znak całości się nie zmieni, więc na pewno to jest znowu ta sama liczba. No i teraz już mam po obu stronach tą samą liczbę w nawiasie, tylko pomnożoną przez różne tutaj czynniki. No i żeby zobaczyć, czy argument tych liczb będzie taki sam, to narysuję sobie je na płaszczyźnie zespolonej. Tutaj mamy część rzeczywistą, tutaj jest oś urojona. No i ta nasza liczba z2 minus z1 to jest gdzieś tutaj powiedzmy na płaszczyźnie. Z jest liczba z2 odjąć z1. Mogę sobie narysować tutaj taki promień od tej liczby do początku układów współrzędnych. No i teraz co to znaczy, że ja tę liczbę z2 minus z1 pomnożę przez t? Przypominam, że z warunków zadania wynikało, że t jest liczbą, pomiędzy zerem a jedynką, liczbą rzeczywistą, dodatnią i mniejszą od jedynki. No więc jak pomnożę liczbę zespoloną przez taki czynnik skalujący t, który jest mniejszy od jedynki, ale dodatni, to ta liczba mi się przeskaluje. Będzie liczba, która miała, będzie miała ten sam argument, ten sam kierunek, ale będzie miała mniejszy moduł. Czyli tutaj będzie ta liczba t razy z2 odjąć z1. No dobrze, a gdzie będzie ta liczba z2 minus z1 pomnożone przez t minus 1? No skoro t jest mniejsze od jedynki, no to t odjąć 1 będzie liczbą mniejszą od 0. Dlatego, że jak od liczby mniejszej od jedynki odejmę jedynkę, to dostanę coś mniejszego od 0. Czyli w tym wypadku ta liczba z2 minus z1 będzie przeskalowana przez liczbę ujemną. Czyli będzie miała przeciwny znak do liczby z2 minus z1. Czyli ona będzie gdzieś tutaj. Tutaj gdzieś będzie ta liczba t minus 1 razy z2 minus z1. No i teraz pytają nas, czy te liczby mają ten sam argument. No argument liczby tej zielonej, teraz z2 minus z1, to jest ten kąt. Oznaczmy go na przykład fi. Argument tej drugiej liczby, argument główny, czyli taki, który jest pomiędzy minus pi a pi. To będzie ten kąt, on jest ujemny, nie wiem, nazwijmy go fi'. Prim. No i widać, że te kąty są różne, no nie są takie same. Gdybyśmy mierzyli ten kąt drugą stronę, to on też by był inny. Wszystko jedno, tak czy inaczej, te kąty są różne, czyli te argumenty są różne, ta równość nie zachodzi. Czyli wiemy, że punkt B nie jest spełniony. No, i tutaj mamy jeszcze bardzo podobne równanie w punkcie D. Więc jak już jesteśmy przy tym, to zobaczmy, może to jest yy, prawdziwe. Tutaj lewa strona jest taka sama, a po prawej mamy argument z2 odjąć z1. Czyli po lewej stronie mamy to samo. Po lewej stronie jest argument z minus z1, a po prawej stronie pytają nas, czy to jest to samo, co argument z2 odjąć z1. Do lewą stronę możemy zastąpić, tak jak poprzednio, liczbą t razy z2 minus z1. No a po prawej stronie nic nie muszę zastępować, no bo tutaj mam po prostu tę liczbę z2 minus z1, którą tam na wykresie już na żółto zaznaczyłem. I to jest ta liczba tutaj na żółto zaznaczona. No jej argument to jest ten kąt. No, i ja już w zasadzie wcześniej odpowiedziałem na to pytanie. Te liczby mają ten sam argument. Ten kąt pomiędzy ich promieniami wodzącymi jest taki sam. No a to oznacza, że to równanie jest spełnione. Czyli mogę tutaj wymazać ten znak zapytania. Wiemy już, że to równanie zachodzi. Czyli wiemy, że punkt D jest prawdziwy. To znaczy, to równanie zawarte w punkcie D jest prawdziwe. No i powtarzam jeszcze raz. Wynika to stąd, że jak mamy liczbę zespoloną i pomnożymy ją przez dodatnią liczbę rzeczywistą, no to jej kierunek, jej argument się nie zmieni. Zmieni się tylko jej moduł. I to jest dokładnie tak samo jak z mnożeniem wektora przez skalar. Jeżeli jesteście zaznajomieni. Z, z rachunkiem wektorowym, no to może to Wam przemówi do wyobraźni. Jak mamy wektor i pomnożymy go przez skalar, to on się przeskalowuje tylko. Zmienia się jego długość i nie zmienia się kierunek. Jeżeli mnożymy przez liczbę dodatnią, to nie zmienia się także zwrot. Jak pomnożymy przez liczbę ujemną, tak jak było w przypadku tutaj tej pomarańczowej liczby, to zmieni się zwrot na przeciwny. Punktem C zajmę się w następnym filmie.